Poważne kłopoty ma 21-latek, którego mieszkanie odwiedzili suwalscy policjanci. W ręce mundurowych podczas wizyty trafiło ponad ćwierć kilograma narkotyków. Zielony susz przechowywany w plecaku i sportowej torbie okazał się marihuaną. Po zważeniu ustalono, że była jej całkiem pokaźna ilość – 190 gramów. Pozostałe 70 to znacznie twardszy specyfik. Młody mężczyzna schował torebkę z amfetaminą w zamrażarce, ale to nie przeszkodziło policjantom w jej odnalezieniu. Prokuratura postawiła już mężczyźnie zarzut posiadania znacznej ilości substancji odurzających, po czym zawnioskowała do sądu o zastosowanie wobec niego sankcji w postaci tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do niego i umieścił 21-latka za kratami na okres 3 miesięcy. Ten pobyt może się jednak znacznie wydłużyć, według obowiązującego kodeksu karnego nawet do 10 lat.